z mało już tracę czas na to, co opowiada prezes Kaczyński czy jego ludzie, dlatego że to jest tylko jeden ogromny, przerażający obraz niemocy. Całe fisiowanie na punkcie Niemiec jest oparte o pewną diagnozę wyborców, że ci wyborcy to są tacy nie do końca ogarnięci, że polityka jest tak prowadzona, żeby złupić społeczeństwo. Państwa gościem Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan analizował sobie tak, co się dzieje z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i dlaczego w ciągu dwóch dni pada tak wiele słów, no, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnych? Począwszy od tego, że karze się naszych ludzi, jednego to kosztowało życie, skończywszy na tym, że euro jest warte 2,55. Nie, myślę, że to nie ma żadnego znaczenia i to nie jest nasza rola, żeby robić jakieś psychoanalizy Jarosława Kaczyńskiego. To jest najważniejszy polityk w Polsce. Od niego zależy najwięcej. W związku z polityce. Wydaje się, że jego forma ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Dobra, więc mówmy o polityce. To znaczy, że musimy się tym bardziej zmobilizować na przyszły rok. Wygrywamy i zmieniamy. Tak powinno wyglądać w Polsce i tak będzie. A zastanawianie się nad stanem psychicznym czy takim... Nie, ja nie o to pytam, ja tylko zastanawiam się, czy prezes jest przemęczony, czy on naprawdę tak myśli, czy on jest po prostu kompletnie izolowany od rzeczywistości i nie wie tak naprawdę, co się dzieje przez swoich współpracowników. No, różne są możliwości. Wygląda na to, że on nie panuje nad tym, co mówi, to na 100%. Natomiast, wie pani, ja mam swoje doświadczenie, przyjechałem naprawdę kawał Polski przez wakacje, cały lipiec i duży kawał sierpnia, czuć zmianę. Czuć, że będzie w Polsce inaczej i czuć, że czas prezesa Kaczyńskiego jako najważniejszej osoby w państwie się kończy. Być może on też to czuje. Nie ma dzisiaj żadnej propozycji, przychodzą z niczym do ludzi. A tutaj trzeba szybko zaradzić nauczyciele. Dla mnie to jest po prostu super ciężki temat, dlatego że pytam przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mówią, my jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy o 30% podwyższać pensję mniej więcej w ciągu roku, no bo ludzie nam uciekają, bo inflacja. Nauczyciele w tym czasie nie dostają nic. I to nie obchodzi prezesa Kaczyńskiego. O tym ani słowa. Porozumienia, rocznica porozumień gdańskich. Patrzę na to, co robi przewodniczący Duda. Nie chodzi mi już o to, że nie zaprasza Wałęsy. Tylko wziąłby sobie, przeczytał te porozumienia, te punkty, które wywiesili strajkujący. 21 postulatów. 21 postulatów. Wziąłby sobie chociaż ten postulat, który mówi o tym, żeby odpartyjnić spółki, zakłady państwowe itd., itd. Ja się pytam, czy on chociaż raz poszedł do Morawieckiego i powiedział mu, panie premierze, ja się czuję szefem Solidarności, chciałbym dopilnować tych rzeczy, które były ponad 40 lat temu wypisane na tablicy, pod którymi strajkowali stoczniowcy. I to, co jest moją rolą, ja jako Paweł Kowal jestem po to w polityce, żeby to zmienić, żeby w przyszłym roku to się udało. I robię wszystko, żeby to się udało. No dobrze, szczerze mówiąc, mało już tracę czas na to, co opowiada prezes Kaczyński czy jego ludzie, dlatego że to jest tylko jeden ogromny, przerażający obraz niemocy. Oni po prostu stracili moc, tak jakby im ktoś coś odebrał. Ale wiadomo, dlaczego tak się stało. Stało się tak ze względu na kryzys moralny wewnątrz ich partii. Dlatego, że sprzeniewierzyli się wszystkim możliwym ideałom, pod jakimi szli do wyborów. O nauczycielach już było, a potem można by tak po kolei. Kredyty hipoteczne, klasa średnia, pielęgniarki, dostęp do służby zdrowia, zawalenie KPO. No po prostu nie ma dzisiaj sprawy, której by nie zniszczyli, zawalili, zostawili samej sobie, nie są w stanie już rządzić. No dobrze, tylko przez rok rządzić jeszcze będą. I tylko właśnie pytanie, czy przez rok, czy pan naprawdę nadal uważa, że dojdzie do normalnych wyborów w Polsce? W Polsce nie ma już normalnych wyborów, bo nie ma normalnej kampanii przedwyborczej. Przecież to nie jest tak dzisiaj w Polsce, że pani może powiedzieć, że wszyscy mają takie same prawa. Przecież ja na przykład w telewizji publicznej z wyjątkiem jednego programu, w którym czasami bywam, nie byłem chyba z 7 lat. To już do wyborów tam nie pójdę. No dobrze, ale ja pytam także kwestię, słyszał pan kolejna zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, czyli armia ludzi, która ma bronić... Zasłona dymna, nie traćmy na to czasu. Warto się... No ja nie jestem taka pewna, panie pośle, czy to jest zasłona dymna. Zasłona dymna, oni oczywiście będą próbowali mówić, że wybory są fałszowane i tak dalej, tylko że wszystko, co już dzisiaj mówią, to mówią przeciwko sobie, opanowali wszystkie instytucje państwa. Panie pośle, zapytam inaczej, czy pan naprawdę uważa, że Jarosław Kaczyński odda władzę? Przegra i odda. Przegra i odda, naprawdę, trzeba się zmobilizować. Pamięta pan, kto zatwierdza wybory? Ważność wyborów? Pani redaktor. Pamięta pan? Tak. Sąd Najwyższy. Tak. Przegra i odda. Kto jest dzisiaj prezesem Sądu Najwyższego? Pani Manowska. A
a skąd jest pani Manowska? Ojejku, ale wie pani ale, co? Pani, bo ja, pan... Każdy z mój... Ja mam wrażenie, że muszę tu przychodzić do pani raz na dwa tygodnie, żeby tu było trochę optymizmu. To znaczy, jeżeli ludziom będziemy ciągle wmawiali, że wszystko się nie uda, to, nie, to wszystko się nie uda. Ale ja nie twierdzę, że się nie uda państwu, czy komukolwiek innemu. Ja tylko pytam, nie, to żeby nam się udało. To jakie się musi... państwo mają przewidywania, jeżeli chodzi o... prowadzenie polityki przez Jarosława Kaczyńskiego. Oni będą wariować, będą opowiadać głupoty, będą nas wyzywać, będą nas obrażać. To, co robią, jeszcze bardziej. Tak będzie wyglądał ten rok. Wczoraj rozmawiałem wieczorem z bliską mi osobą, mówiłem, że to być może będzie najgorszy rok. W jakim dlatego, sensie? Że, no, dlatego, że skala ich szaleństwa po to, żeby utrzymać władzę, będzie ogromna. Mhm. Ale ta władza im płynie, odpływa między palcami. Tuż się nic nie uda. Proszę mi... wierzyć, oni nie mają zdolności ani pomóc tym, którzy wzięli kredyty. No zrobili wakacje kredytowe, czyli de facto odłożyli w czasie spłacenie i przerzucili na, przynajmniej tyle można powiedzieć, ale przerzucili przecież tak naprawdę koszty na kredytobiorców. A mówili, że jak opanują banki, no to je opanowali, no to będzie to służyło polskiej racji stanu i polskim obywatelom. No to proszę, nie? Przejęli Orlen, zrobili monopol. Dzisiaj Orlen decyduje o cenach. Przez długi czas Polacy mieli horrendalne ceny za benzynę. To samo jest, jeśli chodzi o spółki gazowe i tak dalej, i tak dalej. Co z tego, że dzisiaj przedsiębiorstwa państwowe, czyli te spółki państwowe mają zysk. Jeżeli one mają zysk, to znaczy, czyim kosztem mają ten zysk? Znaczy, że polityka jest tak prowadzona, żeby złupić społeczeństwo. I ludzie, to łupienie ich, te pieniądze, które im uciekają z portfeli, czują. No każdy, kto prowadzi gospodarstwo domowe, potrafi dzisiaj już powiedzieć, że wydaje 1000, 2000, 3000 więcej niż wydawał, w zależności od tego, ile ma dzieciaków i ile osób utrzymuje, niż wydawał kilka miesięcy temu. Znaczy nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, bo to już jest tak ewidentna sytuacja, co się z nimi stało. To łapanie. Ale myśli pan, że ludzie naprawdę to widzą? Ja nie będę używać tego argumentu, że nadal prowadzą w sondażach, bo ja uważam, że w ogóle mamy kłopot w Polsce, jeżeli chodzi o sondaże. Wie pani, co prowadzą, nie prowadzą. To jest, oni mają dzisiaj około 30%, 31-32%. Tylko że żadne ugrupowanie nie jest na tyle silne, żeby ich w tych sondażach wyprzedzić. No ale każde dwa kolejne ugrupowania ich wyprzedzają. Nie traćmy czasu na sondaże. Wystarczy, nie wiem, trzeba mieć słuch społeczny. Ja wracam właśnie wczoraj wieczorem, byłem w Rzeszowie, rozmawiałem z ludźmi no z mojego środowiska, którzy na Nowym Mieście i słyszę, co ludzie mówią. Ludzie są już odwróceni. Ale pan mówi właśnie z mojego środowiska. No ale to moje środowisko to a nie jak znaczy, pan pojedzie gdzieś, nie, gdzie jest moje, nie pana środowisko? Nie, ale moje środowisko to jest... To co pan słyszy? To są też ludzie, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To jest, mówię o swoim bloku, o swojej dzielni. Nie mówię o tym, że byłem na spotkaniu swoich znajomych, którzy popierają koalicję. Czyli pana zdaniem rzeczywiście społeczeństwo już zaczyna być zmęczone tym wszystkim? Ojej, to jest oczywiste. No, no dobrze, dlatego, panie proszę, a pana zdaniem... Mi się tak wydaje, że po prostu, jeżeli dzisiaj warto o czymś mówić dla polityków, to tylko o polityce, czyli o tym takiej dobrze rozumianej, czyli o tym, co się zmieni w przyszłym roku. To zmieniamy, to zmieniamy, to zmieniamy. Jeżeli dochodzimy do władzy, zmieniamy sytuację w spółkach Skarbu Państwa, wyrzucamy tych partyjnych nominatów. Jeżeli chodzi o sąd, przywracamy normalne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego. To są poważne zadania i o tym faktycznie warto dyskutować, bo nie zawsze wiadomo, jak to szybko zrobić. Jeżeli chodzi o tak zwaną sferę budżetową, ja nie lubię tego słowa, bo trzeba sobie wyobrazić konkretnych nauczycieli, konkretnych lekarzy, konkretne pielęgniarki, pielęgniarzy i tak dalej. Niestety na początek, mimo tego, że będzie krzyczenie, że to inflacja i tak dalej, trzeba im dołożyć pieniędzy, dlatego że sobie nie damy rady po prostu, jeżeli chodzi o system, o usługi społeczne. Jeżeli chodzi o szkołę, przywracamy realny wpływ dyrektorów, nauczycieli, koniec z tą ideologią w szkole. No i tak w każdej z tych dziedzin. I to jest jedyny temat, którym ja bym się chciał zajmować teraz, bo inaczej po co mam się zajmować polityką? Inaczej mogę być po prostu komentatorem i mówić, co widzę. Jak ornitolog, który tam obserwuje ptaszki i mówi, co jedzą, co tam robią i tak dalej. Prezes Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki mówi, wszystkie kryzysy się zebrały i się na nas rzuciły. Zrzuca winę także na Unię Europejską, na koszmarne błędy polityki energetycznej i klimatycznej ze strony Unii Europejskiej. Mamy wielkie problemy z cenami. No, wniosek jest Prawa i Sprawiedliwości jeden, to oni, to nie my. No, różni oni, prawda? Tak. To jest ich mechanizm. Oni są winni. Jeżeli coś PiS-owi nie idzie, to wszyscy oni. Opozycja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone w różnych momentach różni tu byli ci oni, Izrael, prawda? Nie oni. Czyli nie PiS. To oni rządzą. Winni są ci, którzy rządzą, bo mają największy wpływ. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, rząd totalnie zawalił sprawę KPO.
Polacy tracą ogromne pieniądze. Już straciliśmy zaliczkę z tych pieniędzy. Tracimy także na tym, no, że jest inflacja. Bo też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, inflacja jest i także na Zachodzie. Ona jest niższa. Ona zżera te pieniądze. Hiszpanie wzięli, Francuzi wzięli, Niemcy wzięli, wszyscy wzięli, Polacy nie wzięli. No to co to w ogóle ma być? A nawet wniosek nie został złożony w tej sprawie. A do tego chciałem za chwilę dojść. Nawet nie złożyli wniosku i narzekają na Unię Europejską. Przecież to jest śmieszne, co oni wyprawiają. Ale to jest wszystko oparte o brak szacunku dla ludzi, bo gdzieś na końcu to oni myślą, że ludzie to są tacy głupi, jacy oni mądrzy. A ludzie to wiedzą i słyszą. Nie zawsze mają tyle czasu, żeby codziennie się tym zajmować, nie zawsze od razu dochodzi każda informacja, ale dzisiaj to już jest wszystko jasne. Jeżeli chodzi o Unię Energetykę, proszę bardzo, 3 tygodnie temu była możliwość, żeby zagłosować wspólnie, docisnąć wszystkich w Unii, żebyśmy wspólnie się zgodzili w razie czego, to było takie w razie czego, na pewne oszczędności w energii. No to Polska z Węgrami to blokuje. No i tak to przeszło, ale na kogo my teraz wychodzimy? Znowu to podlizywanie się do Orbana. A proszę zobaczyć, jaka jest okazja. Premier podkreślił, że wraca ta ścisła współpraca. O tak, zaraz do tego przejdę. Bo jak tylko pani mi pozwoli, to zaraz o tym powiem. Tylko jeszcze o tej energii dwa słowa. Przecież jeżeli diagnoza jest taka, Niemcy są teraz słabsze, bo się nie umiały zachować, szczególnie w pierwszej fazie konfliktu. No to teraz trzeba im zaproponować. Ja mówię, zaproponujmy wielki traktat energetyczny, który zabezpieczy nas na przyszłość, że nie będzie już więcej czegoś takiego jak Nord Stream. No jak grochem o ścianę. Oni tylko z Węgrami, oni tylko wszystko na nie. Nie można tylko wszystko na nie. Czasami trzeba, szczególnie w relacjach z Niemcami, być ofensywnym. Znaczy, panie powiedzieć, proszę, my proponujemy sądzi, więcej. Jak pan sądzi, czy taka ta antyunijna retoryka i polityka, i antyniemiecka retoryka i polityka zbierze plon? To znaczy Polacy zaczną ulegać tej retoryce, pana zdaniem, czy nie? To całe fisiowanie na punkcie Niemiec jest oparte o pewną diagnozę wyborców, że ci wyborcy to są tacy nie do końca ogarnięci. Ale ja wczoraj rozmawiałem z bliską mi osobą, która śledzi politykę, ale nie zajmuje się polityką na co dzień. I ona mówi, słuchaj, ale przecież ludzie to rozumieją tutaj na osiedlu. Że przecież to jest tak, że oni to mówią, ale po tylu latach nie będzie żadnych reparacji. Ja jako polityk chciałbym, żeby były reparacje. Chciałbym, żeby oni to dobrze przygotowali. Chciałbym, żeby ostatnio... A jest pana zdaniem w ogóle prawna droga do tego, żeby te reparacje dostać? No na to pytanie można by odpowiedzieć, gdyby zrobić dobre studium historyczne. No właśnie. I zobaczyć, czy tutaj jest jakieś wyjście. Ale jeżeli jest jakiś interes prawny Polski, żeby uzyskać jakieś pieniądze, to jako polski polityk nie mogę powiedzieć nie. I dlatego my mówimy dobrze. Jak będziecie to, jeśli będziecie to dobrze robić, jeżeli to będzie konsekwentne i profesjonalne, my powiemy okej. Okay. Wesprzemy, będziemy kontynuowali. Ale nie róbcie z tego głupiej propagandy. Jedna sprawa to jest kwestia interesu prawnego i działań prawnych. Druga sprawa to są relacje polsko-niemieckie. Trochę tak jak w życiu. Czasami z kimś mamy jakiś spór, na przykład z sąsiadem. No to sprawa jest w sądzie. Ale jednocześnie inne sprawy załatwiamy. Pożyczamy sobie sól, spotykamy się, mówimy sobie dzień dobry. Czyli jedna sprawa to są reparacje. Proszę bardzo, niech rząd się do tego przygotuje, jeśli uważa, że to ma sens. Ja to będę uważnie sam też śledził jako historyk. Mam do tego aparat i jestem przygotowany. No dobrze, ale pytam pana jako historyka w dalszym ciągu o te ramy prawne. Mieliśmy rok 53, zrzeczenie się. Później to wielokrotnie było potwierdzane nawet już przez rząd Mazowieckiego. Przecież ta umowa Żabiński... Ja jestem tutaj... Żabiński... Jak się ta umowa nazywała? 91 rok. 2004 oraz później... Kastrow. Tak. Żabiński-Kastrow. Przecież tam też zostało w tej umowie potwierdzone, że my się zrzekamy... Nie tyle, że się zrzekamy, tylko że nie będziemy popierać indywidualnych roszczeń. To tam pani chyba o to chodzi, prawda? Tak, coś... Ale nie, tam było, że się zrzekamy... No, nieistotne, to musielibyśmy głębiej, ale chodzi o to, że polska polityka wielokrotnie, oczywiście w uproszczeniu, zamykała tę sprawę i potwierdzała, że ta sprawa jest zamknięta. Więc teraz dlatego ja z ciekawości czystej pana jako historyka również pytam, czy da się to jakoś zrobić po prostu. Jeżeli mamy na to minutę, jest kilka tematów. Pierwszy temat to jest ta kwestia prawna, czyli 53 rok, decyzja rządu polskiego. Później traktat 2+4 po rozpadzie Związku Sowieckiego i tak dalej, który miał mieć, który w intencji miał mieć rangę traktatu pokojowego kończącego wojnę ostatecznie. No i umowy polsko-niemieckie, które pani wspomina, tak. Z początku 90-tych lat, w tym ta umowa, w której państwo polskie mówi, że nie będzie popierało roszczeń indywidualnych i tak dalej. To są kwestie prawne. Na pierwszy rzut oka wygląda, że to jest trudne, ale wie pani co, to jeżeli jest sprawa prawna, to niech prawnicy usiądą, być może znajdą jakąś drogę. Lukę. Ja jestem ja tu jestem otwarty i uważam, że jak można, to trzeba próbować. I uważam, że Niemcy to powinni rozumieć. Tak samo Niemcy by postępowali w sprawach jakichś swoich interesów. To zresztą nie musi od razu oznaczać, że się z Niemcami kłócimy.
Potem są kwestie historyczne, czyli trzeba jakoś oszacować te straty. Zobaczyć, jak to inni szacowali. A te szacunki pana Mularczyka? Nie czytałem tego dokładnie. Nie czytałem tego dokładnie, bo to dopiero ma kilka dni. To jest dość grube źródło, więc nie chcę się o tych szacunkach wypowiadać. Ale wiem, że powinno to być zrobione w skali międzynarodowej, znaczy powinni być eksperci międzynarodowi. No i jakbyśmy to wszystko mieli dobrze zrobione, zebrane, to wtedy trzeba by się wspólnie zastanowić, rząd i opozycja, czy te roszczenia mają sens, czy nie. Czy nam pomogą, czy zaszkodzą. Bo czasami jest tak, że wychodzimy z jakimiś roszczeniami, wiemy, że ich nie uzyskamy, że nic nie uzyskamy, ale warto powalczyć, bo coś innego można wywalczyć. A czasami jest tak, że na przykład jest zły moment, trzeba poczekać rok czy dwa. Ja nie jestem przekonany, że jest dobry moment też ze względu na wojnę na wschodzie, bo my powinniśmy się teraz skupić raczej na mobilizowaniu Niemców do dozbrojenia Ukraińców. No, ale jak rozumiem, trzeba czymś uwagę odwrócić od kryzysów, o których rozmawialiśmy wcześniej. Ale ponieważ rząd ma 1000 kryzysów w Polsce, jak to premier mówił, rzuciły się na niego. Rzuciły się na nich, tak. No to wie pani, no to oni dlatego wprowadzają temat niemiecki, bo zakładają, że Polacy to są tacy, że jak się im powie coś antyniemieckiego, to od razu za pisem polecą. Ja nie sądzę, że tak jest. Czasami widać takie symptomy końca w pewnej śmieszności propagandy. To taki moment był, kiedy premier, nie wiem czy pani pamięta, pojechał oglądać, czy autobusy są dobrze przygotowane do drogi po tym wypadku w Medjugorje. Tak, tak. Czy tam wycieczki, która pielgrzymka jechała do Medjugorje. I ja wtedy pomyślałem, że to koniec. Dzisiaj zobaczyłem, że premier jedzie autobusem. To są takie... A po tym często widać, że jest koniec rządu, nie? Po takim już zupełnym wariowaniu propagandowym, że to premier już zaczyna być w tej propagandzie śmieszny. Także myślę, że oni może jeszcze będą próbować zmienić premiera, może próbować zmienić trochę ordynację wyborczą, ale w rzeczywistości... No dobrze, panie pośle, tylko ja jeszcze zastanawiam się właśnie nad tym, jak realnie ta polityka, na przykład międzynarodowa, europejska, może wpłynąć rzeczywiście na stosunek naszych partnerów w Unii do nas, jest jako kraju. Jest jasne, że my tracimy szansę. Bo ze względu na postawę społeczeństwa polskiego w sprawie kryzysu, ze względu na to, że tak dużo ludzi się zaangażowało, społeczeństwo, te organizacje społeczne, stowarzyszenia, samorządy, kościoły, no wszyscy, każdy po prostu. Chyba z danych wynika, że 60 czy 70% Polaków w jakikolwiek sposób się zaangażowało. To jest niesłychana historia. No to mamy ogromny tytuł, taki moralny, żeby coś więcej na Zachodzie dostać, rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. My tracimy te szanse. To jestem co do tego całkowicie przekonany. Szczególnie w kontekście rzeczywiście tego, co dzieje się w Ukrainie. Wiemy, że w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o tym, nie wiem właściwie jak to nazwać, zawieszeniu, spowolnieniu wydawania wiz Rosjanom do krajów Unii Europejskiej. Jest bardzo ostra i jednoznaczna odpowiedź Pieskowa w tej kwestii, który stwierdził, że jeżeli to wejdzie w życie, to będzie bardzo poważne działanie odwetowe ze strony Rosji. Jak to czytać? No jako normalną propagandę rosyjską. Nie dać się zastraszać. No. Konsekwentnie sankcje, stabilnie. Te wojny trzeba wygrać. Bo ale pan jest przekonany, że te sankcje będą kontynuowane i będą stabilne? Szczególnie jeżeli dopadnie nas bardzo poważny problem energetyczny chociażby. Zimą, jesienią i to w całej Unii. Mamy trzy krytyczne punkty, czyli sytuacja w Włoszech po wyborach, sytuacja w Wielkiej Brytanii, to się chyba dzisiaj mamy poznać skończy, nazwisko, tak? To się chyba dobrze skończy. No i wybory w Stanach. Do kongresu, tak. To będą takie trzy miejsca, gdzie to się zdecyduje, czy ta koalicja antyputinowska, która się ukształtowała, jest trwała. Zakładam, że będzie trwała. Jeśli tak, to każdy z przywódców trochę odpowiada za sytuację u siebie. No to, co jest u nas na przykład, żeby ludziom zamiast opowiadać dyrdy małe, żeby palili czymkolwiek, wytłumaczyć, dlaczego tak jest, pokazać, że jeżeli dzisiaj nie wygramy wojny na Ukrainie, to ta wojna przyjdzie do nas, że to jest wojna o wszystko, która dotyczy nas wszystkich. To ja to stale mówię, że brakuje takiego Churchilla, a za dużo jest Gierka. Morawiecki jest Gierkiem, Kaczyński jest Gierkiem w sensie budowania przekazu. Brakuje kogoś, kto by do ludzi uczciwie powiedział, słuchajcie, nie wszystko będzie dobrze tej zimy, ta zima będzie trudna, ale ją przetrwamy. A jak ludzie dostają sygnały typu, że nie wiadomo, czy szkoły będą dogrzane, albo dostają sygnały, że mają palić, no co znajdą, tylko nie oponą, to nie jest dobrze. To jest budowanie niepokoju społecznego, a to nie jest rola polityków. Rola polityków jest rozwiązywać problemy. Może
społeczeństwem, które jest niespokojne, łatwiej jest rządzić. To jest przecież bardzo stara zasada. Może jest taka kalkulacja, że ludzie się będą wtedy organizować wokół obozu władzy, ale ja nie sądzę. Znaczy ja jakoś, wie pani, to wiadomo, że w polityce jest tak, że decyduje trochę nastrój, odczucie z ostatnich spotkań, to nie tylko badania socjologiczne. Moje odczucie jest takie, że my jako opozycja powinniśmy się skupić wyłącznie na tym, żeby mówić nie o sobie, nie o PiS-ie, tylko o Polsce na przyszłość, pokazywać, co można zmienić, co jest realne i staramy się każdą minutę wykorzystywać, żeby tak postępować. Panie pośle, a pan się znajdzie na listach wyborczych do kolejnego parlamentu, do Sejmu? No nic nie wskazuje, żeby nie. Nie wiem, może pani coś... Nie, no ja po prostu pytam, czy pan nie będzie przeciw przerywaniu ciąży do 12 tygodnia. Wie pani, ja już o tym mówiłem kilkakrotnie. Dla mnie jest jasne i to już wyszło przy tym projekcie społecznym, który przyszedł do Sejmu, że w tym Sejmie zmienić ustawy się nie da. W tym Sejmie może być tylko zaostrzone. Jest jasne, że ustawa będzie zliberalizowana. Jest jasne, że... I pan nie ma nic przeciwko, bo ja chciałam, żeby to wybrzmiało. To jest absolutnie oczywiste. Ona musi być zliberalizowana. A pan jest zadowolony, że... Ale za to przecież odpowiada PiS. Też powiedzmy sobie wyraźnie, był przez lata kompromis, który funkcjonował. Jedni krytykowali, drudzy krytykowali. Nie można dzisiaj odpowiedzialności przerzucać na opozycję za rzeczy, które w oczywisty sposób odpowiada obóz władzy i ich Trybunał. Dobrze, ale czy panu się podoba, że Donald Tusk stawia sprawę tak jasno? I tak ostro, i tak stanowczo. Wysyła twardy sygnał. Nie chcę tego komentować, ja nie jestem sam członkiem Platformy Obywatelskiej. No ale jest pan w koalicji obywatelskiej. To, co chciałem powiedzieć na ten temat, już powiedziałem. Nie chcę, żeby ta sprawa dzisiaj była przedmiotem jakichś nadmiernych kontrowersji. Liberalizacja tej ustawy jest oczywista i wynika z postulatów kobiet, niezależnie od barw politycznych. Trzeba tu wykazać dużo wrażliwości, posłuchać swoich bliskich, zobaczyć, jakie są skutki zmian, które wprowadziło PiS, przyjrzeć się temu, jak wyglądały masowe protesty, których nawet PiS się wystraszyło i z tego wyciągnąć wnioski. A dalej to już jest konkretna legislacja, która będzie w przyszłym Sejmie. Zakładam, że w przyszłym Sejmie będą możliwości, żeby zrobić dobrą legislację. Pan, ja o to pytam tak szczegółowo i o taką, a nie inną postawę szefa największej partii opozycyjnej, no bo sam pan mówi, przestańmy rozmawiać o PiSie, porozmawiajmy, jak zmienić tę rzeczywistość ewentualnie po wyborach. No więc ja o to pana pytam. No więc ja myślę... A pan mi mówi, nie chce tego komentować. Nie, jak nie mówię? Przecież jest komentowałem. No, nie, że jak zapytałam pana o Donalda Tuska, czy to dobrze, że stawia sprawę tak... Nie jest mi zręcznie komentować, a poza tym on stawia jasno tą sprawę, bo rozumiem, że chce wysłać jasny sygnał. No, no to wysyła jasny sygnał i to jest dzisiaj też dobrze, żeby ludzie mieli świadomość, w jakim kierunku idziemy. Panie Boże, a pan ma poczucie, że... Ja chcę to wyjaśnić, bo czasami jest mi niezręcznie, dlatego że ja nie jestem sam członkiem Platformy. Jestem trochę wciąż w gościach. Może kiedyś będę członkiem Platformy. Zakładam, że faktycznie będę startował z list Koalicji Obywatelskiej. I czasami mnie ktoś pyta o komentarz do tego, co mówi szef Platformy. Nie chcę po prostu być takim komentatorem, który nie tworzy czegoś nowego, nie mówi o programie, nie mówi o polityce, tylko mówi o wewnętrznych sprawach. A czy w ciągu ostatnich tygodni ma pan poczucie, że opozycja jest bliżej do zjednoczenia, czy wprost przeciwnie? Tak szczerze i realnie. My mimo wszystko bliżej, nie? Czemu? No bo mi się wydaje, że to jest tak, że będzie albo jakiś jeden duży blok, trochę zależy od tego, jaka będzie ordynacja wyborcza. Po tym, co powiedział Donald Tusk, raczej nie wyciągałabym takich wniosków. I po tym, jak to później komentował na przykład PSL, który powiedział, że właściwie sprawę uznaje za zamkniętą. Właśnie dlatego ja unikam takich komentarzy punktowych, bo była jakaś sytuacja, Donald Tusk coś powiedział, powiedzieli coś koledzy... Ale to ma wpływ na te negocjacje. No. Najprościej. Ja odniosłam wrażenie, że Donald Tusk jest absolutnie pogodzony z sytuacją, w której nie ma zjednoczonej opozycji i gra już w tej chwili na Platformę. Ale nie zajmuje się pani polityką od wczoraj. No, niestety Jest jasne, że mechanizm jest taki. Donald Tusk musi skonsolidować Platformę, później Koalicję Obywatelską, czyli nas wszystkich, różne środowiska, jeszcze kilka partii, różne środowiska, trochę bardziej z prawicy, trochę bardziej z lewicy. Następnie będzie rozmawiał z kolejnymi. I tak to się ułoży. Jestem o tym przekonany. I wie pani też, że to, że dzisiaj ktoś powie, coś pokłóci się i tak dalej, tak to jest w polityce, ale w rzeczywistości te rozmowy będą się... Tylko to nie buduje zaufania wyborców wokół środowiska opozycji. Bo za dużo mówimy o opozycji, nawet my teraz. Po co ja mam mówić tyle o sobie? Ja muszę mówić, co będzie zmienione. Ja muszę pracować nad tym. To jest mój cel. Ale to jedno wynika z drugiego, panie pośle. Ja nie pytam pana tutaj o jakieś personalne rozgrywki, tylko pytam o zasadniczą zmianę kierunku, w którym idzie Platforma chociażby, czy Koalicja Obywatelska. Ja powiem analitycznie i bardzo precyzyjnie. To będzie zależało od tego, jakie będą badania opinii publicznej. Zawsze zależy. Jeszcze bardziej będzie zależało od kształtu tej ordynacji, bo być może PiS-owcy jeszcze coś zmienią. Jeżeli pani chce wiedzieć coś na ten temat, na pewno
to muszę powiedzieć szczerze i kompetentnie, trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać gdzieś do marca, kwietnia, bo wtedy już będzie wiadomo, jakie są warunki gry i wtedy wszyscy zapomną nawet jeden czy drugi zgrzyt, który miał miejsce w ostatnich tygodniach. Czyli pan raczej jest przekonany, że ta zmiana ordynacji będzie? Nie, nie wiem, pół na pół. Dlatego, że pisowcy za dużo ryzykują. Moim zdaniem nie pójdą na to, ale będą w dużym napięciu, więc mogą też zrobić jakieś błędy. Mhm. A co jest priorytetem dla pana, jeżeli chodzi o ewentualne wygrane wybory? Co by trzeba było zmienić w pierwszej kolejności? Dziś. Sądy i Trybunał Konstytucyjny, bo każda kolejność... Ale jak to zrobić, żeby to było zgodne z konstytucją? A, widzi pani, tu mamy prawdziwe problemy, prawda? Jak zrobić, żeby w krótkim czasie na przykład zmienić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. No i jak to zrobić? Czy pan jeszcze nie wie, jak to zrobić? Nie, no ja nie jestem od tego, żebym wszystko wiedział, już bez przesady. Mm-hmm. Cieszę się, że pani bardzo szanuje moją wiedzę. Nie, ja pytam, czy pan wie po prostu. Ale ona jest niezmierzona. Twierdzę, że pan wie. Ale ona nie jest niezmierzona. Tutaj jest jakaś możliwość, są jakieś pomysły dotyczące uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. To znaczy przywrócić powołać tych sędziów, którzy byli wybrani. Być może sędziowie, którzy są w stanie spoczynku, powinni stanowić pewnego rodzaju komisję, która wewnętrznie oczyści Trybunał Konstytucyjny. Znam tu kilka pomysłów, na któryś się będzie trzeba zdecydować. Bo w gruncie rzeczy wszystkie sprawy, o których mówimy, dotyczą prawa. A zatem trzeba mieć pewność, że na poziomie prawnym to wszystko będzie zgodne z konstytucją, a zatem trzeba moim zdaniem zacząć od Trybunału Konstytucyjnego. Ale to też znaczy, że trzeba ludziom przywrócić poczucie sprawiedliwości, bo ludzie nie mają dzisiaj w Polsce poczucia sprawiedliwości. A z tych spraw, które mi się wydają, jestem pewien, że są najważniejsze, to mówiłem, nauczyciele, służba zdrowia. Wie pani, dostęp do służby zdrowia, wiem, że to nie jest sexy temat i że to nie będzie potem newsem z naszej rozmowy. Dzisiaj nawet bardzo duża publikacja jest na temat braku lekarzy chociażby. Ale brak lekarzy, brak pielęgniarek. Pielęgniarki w niektórych szpitalach średnia powyżej 50 lat. Ludzie dziękują pielęgniarkom, które są na emeryturze, że przychodzą do roboty. Brak dostępu do diagnozy. No dobrze, tylko to niestety są rzeczy, których się w kadencji załatwić nie da, panie pośle. Wie pani co, punktowo się da. Mogę pani na przykład trochę opowiedzieć o służbie zdrowia. Można wzmocnić ten fundusz dodatkowy medyczny, który został powołany. Ja kiedyś miałem pomysł na coś takiego jak duży fundusz walki z rakiem. Trzeba zrobić tak, żeby zacząć od pewnych elementów. Myślę, że jednak wciąż onkologia. Zdecydować się na onkologię. Wyłączyć ją trochę, jeszcze bardziej wyłączyć ją z Narodowego Funduszu Zdrowia i pokazać, że to można zreformować. To jest trochę taka brytyjska droga, to się gdzieniegdzie sprawdzało. Więc w sensie ja wiem, że to nie jest do newsów i teraz z tego nic nie wyniknie, jeśli ja to pani powiem, ale jest takich kilka pomysłów, które można akurat łatwo wprowadzić. Współpracuję z taką grupą ekspertów, która się nazywa Medyczna Racja Stanu. Myśmy parę takich rzeczy wymyślili, opartych na doświadczeniach innych państw, które można zrobić i które zadziałają no nie w 2 miesiące, ale powiedzmy w 2 lata. A środki z KPO? Bo o tym pan nie wspomniał. Mówiłem KPO, tylko skrótowo. To jest tak. To jest zadanie obecnego rządu. Teraz oni muszą szybko złożyć wniosek. Ale nie złożą. No mówią, że składają. Ja ich że składają, a tylko powiedzą, że złożyli. Bo z nimi tak jest. Uczyłem się, ale się nie nauczyłem, zna pan to. Tak samo jak z tymi reparacjami, że oni 7 lat mówili, że coś robią. Denerwowali Niemców. Niemcy się denerwowali. To wpływało pewnie na negocjacje w innych polach z Niemcami, a i tak nic z tego nie było. No, to jest ich metoda. Ale wracam do KPO. Złożyć wniosek, politycznie to dogadać. W naszym interesie nie leży czekać, aż będzie następny rząd. Następny rząd na 100% to załatwi. Tylko żeby nikt nie myślał, że opozycji zależy na tym, żeby to zrobiła dopiero opozycja, dlatego że te pieniądze topnieją. Nie będzie już zaliczki i będzie ich mniej ze względu na inflację. Te dwie rzeczy chciałbym podkreślić. No tak, to już. Czyli, że my teraz nie mamy, nasze zadanie, moje jako polityka opozycji, nie polega na tym, żeby siedzieć z założonymi rękami, tylko ciągle cisnąć rząd, żeby jednak oni to zrobili. No bo to nie jest kwestia tylko dla nich, tylko dla społeczeństwa. I tam akurat, to się nam fajnie zapętla, te kwestie ochrony zdrowia, dostępu do dobrej diagnozy, do dobrych procedur, to wszystko jest tam. Także to też są pieniądze. Tylko widzi pani, jak patrzę na Krasnodębskiego, to jest taki profesor, poseł PiSu, który mówi, możemy zrezygnować. Który się wsławił, przypomnę naszym widzom ostatnio wypowiedzią, że większym zagrożeniem dla naszej suwerenności jest Zachód od wschodu. On kilkoma takimi wypowiedziami się wsławił, na przykład, że możemy zrezygnować z KPO. To ja myślę, jak oni są już odklejeni. Ale to przecież nawet premier już tak sugeruje. Oni sobie siedzą, przecież wiadomo, że każdy, kto jest premierem, posłem i tak dalej, nawet nie chodzi o to, że gdzieś po znajomości się dostanie, tylko po prostu ma różne kontakty, ma dostęp do szpitala, mieszka w dużym mieście. Niech oni pomyślą o tych ludziach, którzy czekają na wizytę u specjalisty na przykład 2 lata. Niech oni pomyślą o tych ludziach, którzy czekają na diagnozę onkologiczną 1,5 roku. Niech pomyślą o tych, którzy ze względu na COVID, bo w dużym stopniu to jest kwestia COVID-a i skutków, czyli jest jeszcze gorzej niż było.
I oni sobie lekko mówią, nam te pieniądze niepotrzebne. No, bo mamy świetną sytuację budżetową, panie pośle. O tym też ostatnio mówił premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.